Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać książki, które wybrał dla mnie Instagram. A na koniec powiem Wam, na które dwie zdecydowałam się w pierwszej kolejności. Jakiś czas temu pokazałam na Instagramie dwa stosy moich książek do przeczytania, anglojęzycznych książek do przeczytania. Poprosiłam Instagram, żeby pomogli mi wybrać dwie następne lektury. Ponieważ ostatnio dużo wypożyczam z biblioteki, postanowiłam wyrównać troszeczkę balans i za każdą książkę wypożyczoną z biblioteki chcę czytać jedną z mojego stosu, dlatego że on się inaczej nigdy nie zmniejszy, a jest całkiem spory. Co wybrał dla mnie Instagram? Ano to. I z tych książek ja muszę wybrać dwie, które przeczytam w następnej kolejności. Ale najpierw zobaczmy, co wybrał Instagram. W pierwszej kolejności Angela's Ashes, Franka McCourta. W Polsce ta książka wyszła pod tytułem Prochy Angeli w tłumaczeniu Hanny Pawlikowskiej-Ganon dla wydawnictwa Albatros. Jest to memuar, autobiografia. Opowiada o dzieciństwie Franka McCourta. Więcej o tym nie wiem. Z tego, co wiem, jest to pierwsza część w serii, więc jeżeli to mi się spodoba, na pewno będę sięgała po kolejne części. Kolejną jest Small Great Things, Jodi Picoult. W Polsce Małe Wielkie Rzeczy w tłumaczeniu Magdaleny Molczan-Małkowskiej dla wydawnictwa Pruszyński. Książka o władzy, o uprzedzeniach, o tym, co nas dzieli i łączy. Nie muszę wiedzieć więcej, bo wiem, że książki Jodi Picoult bardzo mi się zawsze podobają i poruszają ważne tematy. Naprawdę jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby książka Jodi Picoult mi się nie podobała. Kolejną jest książka L.P. Hartley, The Go-Between. W Polsce wyszła w 1992 roku w Państwowym Instytucie Wydawniczym pod tytułem Posłaniec w tłumaczeniu Ryszardy Grzybowskiej. Podobno jest to najlepsza z powieści L.P. Hartleya. Ja nie czytałam, nie znam w ogóle tego autora, nigdy nic jego nie czytałam. Bardzo jestem ciekawa. Tą książkę kupiłam na wyprzedaży u mnie we wsi. Jak tylko się tu przeprowadziliśmy, była wyprzedaż książek, z której dochód wszedł na odbudowę starego kościoła. Więc ja bardzo lubię te stare pingwiny z pomarańczowym grzbietem. Nie mogłam sobie odpuścić. Kolejną jest Cranford, Elizabeth Gaskell. W Polsce wyszła ostatnio w świecie książki pod tytułem Panie z Cranford w tłumaczeniu Aldony Szpakowskiej. Klasyk, historia wsi z angielskiej, spokojnej wsi. Monika Dickens. Monika Dickens jest praprawnuczką Charlesa Dickensa. Ja bardzo lubię jej książki, choć okazuje się, że nie wszystkie, bo ostatnio nie przebrnęłam przez jedną z jej książek. Moje pierwsze spotkanie z Moniką Dickens było One Pair of Feet, potem przeczytałam One Pair of Hands i pomyślałam, przeczytam wszystko, co napisała. Bardzo jestem ciekawa, jak spodoba mi się Mariana. Maeve Binchy. Tu była podana tylko autorka, a że mam kilka jej książek, na stosie wybrałam pierwszą z brzegu, padło na Minding Frankie, w Polsce pod tytułem Mała Frankie, w tłumaczeniu Agnieszki Wyszogrodzkiej Gaik dla wydawnictwa WAB. Mała Frankie rodzi się w ciekawej rodzinie i mama szuka kogoś, kto by się nią zajął. Więcej nie czytam. Ja w ogóle nie czytam, słuchajcie, opisów książek. W zasadzie przed tym, zanim je czytam, tak samo jak nie czytam ich recenzji. Ja nie chcę wiedzieć za dużo o książce, żeby nie mieć jakiegoś, nie nastawiać się w jakiś sposób. The Hours. Myślę, że wszyscy znamy Godziny Michaela Cunninghama. Oczywiście był film na podstawie tej książki. Ja film widziałam wiele lat temu, niewiele z niego pamiętam, szczerze mówiąc. Książkę przetłumaczyły Maja Harkiewicz i Beata Gontar dla wydawnictwa Rebis. Ja chyba Wam nie muszę nic mówić na temat tej książki, prawda?
Yumpa Lahiri, przynajmniej tak myślę, że to się nazwisko imię wymawia. W Polsce Unaccustomed Earth, w Polsce wyszła pod tytułem Nieoswojona Ziemia, w tłumaczeniu Anny Kołyszko dla wydawnictwa Albatros. To zbiór 8 opowiadań, podobno bardzo nietypowych dla autorki. Ja w tej chwili czytam jej książkę In Other Words. To zbiór esejów o jej przestawieniu się na życie i pisanie po włosku. Coco Chanel, Justin Picardi, chyba. Biografia Coco Chanel w Polsce wyszła w wydawnictwie Rebis w tłumaczeniu Katarzyny Karłowskiej. Kolejną książką, którą wybrał Instagram, jest Pachinko. Pachinko? Zawsze chciałam, znaczy zawsze, już długo chciałam ją przeczytać, ale ciągle nie mogłam się zabrać. To jest niezły grubasek z dosyć małą czcionką. Może dlatego tak ciągle ją odsuwam w czasie. W Polsce wyszła pod tym samym tytułem w tłumaczeniu Urszuli Gardner dla Czarnej Owcy. Czarna Owca w ogóle ma przepiękną okładkę, prawda? Margaret Atwood, Cat's Eye, w Polsce Kocie Oko, w tłumaczeniu Magdaleny Konikowskiej-Putreszy dla Zyski Spółka. Książka wyszła w Polsce w 2003 roku, więc nie wiem, czy jest nadal dostępna. Margaret Atwood czytam prawie w ciemno, bo tak nie do końca mi podeszła seria o Mad Adam, dlatego, że ja nie przepadam za takim dziwnym science fiction. Dystopijnym science fiction, powinnam powiedzieć. Reality and Dreams, Marius Park. Nie ma tłumaczenia polskiego. Marius Park jest chyba tylko jedna książka jej przetłumaczona na polski. Prime of Miss Jane Brody, wydaje mi się. Mi się bardzo ta książka podobała. Moyer Spark w ogóle pisze świetnie i polecam wszystkim serdecznie. I ostatnia z wybranych przez Instagram książek. The Return Victorii Hislop w Polsce wyszła pod tytułem Powrót w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Chyba tak się wymawia nazwisko tłumaczki. W wydawnictwie Albatros. Ja nie muszę nic wiedzieć o tej książce, bo czytałam inną książkę, znaczy debiut autorki, The Island, Wyspa, i tam ta książka opowiadała o ludziach z trądem, którzy byli wysyłani na małą wyspę u wybrzeży Krety. Spinalone, bardzo, bardzo ładnie napisana książka, bardzo mi się podobała, zresztą swego czasu byłam na Spinalondze i już po przeczytaniu tej książki, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. No dobrze, takie książki wybrał dla mnie Instagram, a na co ja się koniec końców zdecydowałam. Zdecydowałam się na The Friend Lebowitz Reader. Jest to zbiór dwóch książek i zobaczcie, już zaczęłam. Jest to zbiór dwóch książek, a raczej zbiorów, felietonów Fran Lebowitz. Kupiłam tą książkę całkiem niedawno, po tym jak obejrzałam serial na Netflixie Pretend It's a City. Fran Lebowitz jest niesamowita, ma cięty język, niesamowitą spostrzegawczość i umiejętność obserwacji. Polecam serdecznie serial i jej felietony. A druga książka, na którą się zdecydowałam, to Blind Willow, Sleeping Woman Harukiego Murakamiego. W Polsce wyszła pod tytułem Ślepa wierzba, śpiąca kobieta w tłumaczeniu Anny Zielińskiej-Elliot dla wydawnictwa Muza. Jest to zbiór opowiadań Murakamiego. Zdecydowałam się na Murakamiego, bo mam taki mały projekt, który zaczęłam chyba 3 lata temu, żeby przeczytać po kolei wszystkie książki Murakamiego, które wyszły po angielsku, bo wszystkie po angielsku mamy w domu. I dotarłam do tej pory, dotąd to jest moja kolejna lektura i mam nadzieję,
że uda mi się dokończyć ten projekt w tym roku. I to tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, czy czytaliście któreś z tych książek i co o nich sądzicie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!